Jeśli ostatnio rozstałeś się ze swoim partnerem lub partnerką, to pewnie zastanawiasz się, czy urwanie kontaktu ze swoim ex to nie będzie ostatni gwóźdź do trumny waszego związku. A jak jest naprawdę? Nazywam się Robert Marchel i od 2008 roku prowadzę konsultacje na temat relacji damsko-męskich. Poznałem już mnóstwo historii, dzięki czemu wiem, jak to działa w praktyce. To normalne, że możesz się bać urwania kontaktu ze swoim ex, jednak jeśli wasz związek rozpadł się dlatego, że złamałeś równowagę uczuć, to ty się za bardzo starałeś. Prosiłeś swoją byłą partnerkę lub byłego partnera o kolejne szanse, a ta osoba uparcie się na to nie zgadzała i do dzisiaj trzyma cię na dystans, to nie dziwię się wcale, że możesz mieć przeświadczenie o tym, że urwanie kontaktu to będzie prawdziwy koniec. Jednak przeanalizujmy to trochę głębiej. Czy ciągły kontakt z twojej strony będzie działał pozytywnie na uczucia twojego ex? Nie, przeciwnie, będzie go tylko coraz bardziej od ciebie odpychał. Tym bardziej, im częściej będziesz dzwonił i im więcej zainteresowania będziesz pokazywał. Nie ma niczego gorszego niż dzwonienie i wałkowanie tematu rozstania czy proszenie o kolejne szanse, ale nawet zwykły kontakt będzie dla twojego ex męczący. Czy kontakt z twojej strony powstrzyma twojego ex od poznawania nowych osób albo zaangażowania się w nowy związek? Nie, niestety musisz się pogodzić z tym, że gdyby teraz twój były chłopak czy była dziewczyna spotkała kogoś atrakcyjnego, to, że ona nadal z tobą rozmawia, nie byłoby dla niej żadną przeszkodą, żeby rozwijać tą nową znajomość. Dlatego musisz pogodzić się z faktem, że nie na wszystko masz wpływ i jeśli będziesz miał po prostu pecha, to nic nie będziesz w stanie zrobić bez względu na to, jak perfekcyjnie zaplanowaną strategię wdrożysz. Jednak chciałbym cię uspokoić. Wbrew pozorom prawdopodobieństwo na to, że ta osoba w najbliższym czasie pozna kogoś, z kim od razu wejdzie w związek, jest stosunkowo niewielkie. Czy kontakty z twojej strony w ogóle działają w jakiś pozytywny sposób? No właśnie nie. Im częściej się kontaktujesz, tym gorzej. W praktyce, jeśli złamana jest równowaga uczuć, to urwanie kontaktu to jedyna rzecz, którą możesz zrobić, żeby naturalnie stawać się dla tej osoby większym wyzwaniem. Im więcej czasu minie, tym tamta osoba będzie mniej pewna, czy ty jeszcze chcesz z nią być, czy może już ci przeszło, albo nawet poznałeś kogoś innego. Urwanie kontaktu to zatem pierwszy krok do odbudowania twojej atrakcyjności, a przez to też do odzyskania twojego byłego partnera. To iluzja, że ciągły kontakt daje ci coś więcej i mówię ci to na podstawie ponad 2000 przeprowadzonych konsultacji. Oprócz samego zerwania kontaktu jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, żeby dużo szybciej stać się wyzwaniem dla swojego ex i przygotować sobie grunt pod pierwsze spotkanie po przerwie. Bo urwanie kontaktu nie musi oznaczać czekania z założonymi rękami, ale o tym, co zrobić, mówię znacznie więcej na moim bezpłatnym godzinnym webinarze. Żeby dowiedzieć się znacznie więcej, wejdź na stronę odzyskajex.jakzdobywać.pl. A jeśli chcesz od razu zdobyć wszystkie moje strategie i wiedzę, którą zdobywałem przez ostatnie 10 lat, zapraszam do zapoznania się z moim obszernym kursem Jak wrócić do ex, który znajdziesz na stronie kursy.jakzdobywać.pl. Do następnego razu. Robert Marchel.